Społeczeństwo obywatelskie w oku kamery. Iwanińska są położone na południowo-wschodnim krańcu Gór Świętokrzyskich. Sława naszej gminy wynika z faktu, że na jej terenie znajduje się zamek Krzysztofur, który, choć jest już tylko ruiną, przyciąga co roku tysiące turystów. Iwanińska Sobota jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie praktykowany jest ciekawy, wielkanocny zwyczaj, popularnie bębnem zwany. A w sobotę to już calusieńką noc. Do 12 to było dużo ludzi, przychodzili, wymieniali się różnie, a niektórzy to poszli przed 12, żeby być na tym bębnie, żeby ten bęben słyszeć. Ludzi na 12 do 11 to już pełny kościół. No i przychodzili tych strażaków, pełno przynieśli ten bęben, zaczęły z tego, zaczęły bębnić te chłopaki takie, które się nauczyły, to już po dwóch, po trzech bębniły razem. No i pięknie ta tradycja. Przygotowanie bębna do uroczystości rozpoczyna się na długo przed Wielkanocą. Dobrze, nasz bęben składa się z kotła. W nim są jeszcze zamontowane struny basowe od gitary, po to, żeby dźwięk był lepszy. Następnie jest skóra. Skórę dostaliśmy tutaj od pana z lasarni, jak co roku zazwyczaj. Ona jest z byka czerwonego, ma jedną z najgrubszych skór i najbardziej żelastą, dlatego się nadaje do naszego bębna. Rozbijamy ją na wrotach, żeby naciągnęła się i żeby wyschła odpowiednio. Ta akurat suszyła się około 3 miesięcy. Jak zostanie ogolona, wrzucamy ją do rzeki, bo gdzie indziej się nie mieści, bo jest duża. Około 3-4 dni leży w rzece, jest wyciągnięta z rzeki, wycięta akurat na rant. A to jest trok, którym się wszystko obszywa. Oliwimy skórę olejkiem rycynowym, po to, żeby była elastyczna i żeby nie popękała w trakcie gry. Skąd wziął się bęben w Iwanińskach? Możemy tylko przypuszczać, że jest pozostałością po działaniach wojennych, jakie miały tu miejsce, począwszy od wieku XVII lub został zakupiony w okresie zaborów. Niemniej jednak zwyczaj bębnienia przetrwał do dzisiaj. A ci młodzi wychodzili z tym bębnem, szli najpierw do kościoła, pod plebanię, do księdza proboszcza, bębnili pod proboszczem najwięcej, później pod wikarymi, jak tam mieszkali, gdzie indziej, u organisty bębnili, no i po wszystkich panienkach w koło, w Iwanińskach. A jak się już skończyły panienki, niektóry miał panienkę znowu na wiosce, to i do Łopatna, i do Marianowa, i na Ujazd, i na Toporów, i wszędzie. Gdzie tam, który miał panienkę, to tam pojechał na tego. Bęben ze Staropolska. Bębnica, taraban. W różnych wielkościach i odmianach wzywał wojsko do wymarszu, wybijając rytm, zachęcając do walki. Używano go także w czasie uroczystości. Później wyszłam za mąż. Jeszcze mi zabębnili pod oknem, tak? Jeszcze chyba ze 2 lata, to tak mi przychodzili, bębnili. Tarabaniści zgodnie mówią, że to wielki zaszczyt bębnić i odbywają próby, aby wypaść jak najlepiej. Właściwa część obrzędu rozpoczyna się w Wielką Sobotę. Na kilka minut przed północą bęben jest wnoszony do kościoła, gdzie trwa czuwanie przy grobie Chrystusa. Dokładnie z wybiciem godziny 24 rozpoczyna się koncert najlepszych wirtuozów. Cały korowód doboszów wędruje z bębnem najpierw pod plebanię, a stąd uliczkami Iwanińsk pod domy panie. Jeśli bębniarz ma dziewczynę, to osobiście wygrywa rytm pod jej oknem. Zgodnie z obyczajem, gospodarz domu, przed który zawitają muzycy,
wychodził ich przywitać i zaprosić na krótki poczęstunek. Sąsiadki dole mnie! Kasieńka! Na procesję i szereg lekcyjną. Dajmy radę. Parafianie z Iwanisk nie wyobrażają sobie mszy rezurekcyjnej bez dźwięków bębna. Bęben po mszy rezurekcyjnej trafia do jednego z tarabanistów, gdzie przechowywany jest do następnych świąt wielkanocnych. Thank you.